Mandzio ostre spotkanie chłopaków. I udaje, ale że mandzio takie słowa. Udaje, to, że nie ma. Mówi jedno słowo co 30 minut. Diables mówi trochę więcej, dużo się śmieje, cały czas się uśmiecha, jest najmilszy na świecie i się okazuje, że Diables to jest osoba, której jeżeli ktoś nasra na wycieraczkę, to powie: o, ale miło, cieszę się, że moja wycieraczka mogła komuś pomóc, ja szybko to posprzątam, nie ma żadnego problemu, dobrze, że nie na podłogę, bo by sprzątaczka miała problem. A ten Diables to jest ten typ osoby. Ja z Torkiem w pewnym momencie, ja jako, że nie znam się w ogóle na muzyce, a Torek lubi się dzielić swoją wiedzą, zaczęliśmy sobie rozmawiać o muzyce klasycznej, Torek mi przekazuje wiedzę, a te dwa debile, jednak z Zebronem siedzą w kącie, się włączył. Rozmawiamy o czymś, do czego trzeba użyć mózgu. Zatem generalnie, no to tak wygląda spotkanie z chłopakami. Evron i Nexy znaleźli wspólny język. Ja mówiłem, że Nexy to jest zaginiony brat Evrona, ale wszystko zostało udowodnione wczoraj. Cześć, dzisiaj to jest serio jedno z najbardziej trafnych podsumowań wczorajszego wieczoru. Bez kapy. Kurwa, nie to kliknąłem D. Dawaj jungle, na pewno odda kapy. A co o Blasce mówi? Maku, dzięki bardzo za 2 miesiące, że Blaska mówi jedno zdanie na 30 minut. I Blaszka udaje, że go nie ma. Blaszka udaje, że go nie ma, ale tak było, star. Ja nie wiem, wiesz, Blacha jest dosyć cichy takim i normalnie jest też cichą osobą, nie? To na jego strumyka widać i tak dalej, nie? Ale jak my siedzieliśmy sobie w kółeczku, bo usiedliśmy w takim kółeczku i gadaliśmy, no mówisz, przez 6 godzin gadaliśmy o wszystkim i o niczym. No i faktycznie już było tak potem, że nagle minęła jakaś godzina, nie? I nagle Nexe mówi: ty, Blachy nie ma. A my tak, no co ty? A patrzymy się na krzesło, faktycznie puste krzesło, okazało się, że Blaszka do kibla poszedł, ale kompletnie jakby nikt się nie zorientował, bo nic nie gadał przez sedę. Potem lekko się już uruchomił, już tam z czasem, że tak powiem, ale pierwsze 3 godziny to były takie: ty no, Blacha, zgadzasz się? A Blacha: no to. I tyle, i koniec. I potem no bał się Kamila. O, nie, no bo ten, ale jest super, Ulaczka, super, jest takim pozytywnym wariacikiem. Call me head. O, nie, fajne są, nieśmiały Pipoża. No, jest chyba taki. Jest, ale chyba Blacha tak po prostu ma. Ja nie wiem, czy on był onieśmielony, bo wiesz, no bo on tak, pierwszy raz się widział z Mandziem, pierwszy raz w życiu się widział z Mandziem, widział się pierwszy raz ze mną, widział się pierwszy raz z Diablesem, widział się pierwszy raz z Evronem, z Nexe się już widział wcześniej. No i może był po prostu onieśmielony, nie? Może no, po prostu, wiesz, no bo jest najmłodszy z nas, jest też najmniejszy, jakby nie patrzeć. Pamiętaj, że dla Blaszki to było przeżycie zobaczyć Evrona i Nexe naraz w jednym momencie, powiesz. No, ale to też jest prawda, że to pewnie też było dla niego jakimś stopniu przeżycie, nie? Pamiętajmy, że on się jednak wywodzi z tego samego chyba rejonu, co Jake, nie? Co był na Kwadratowej. No on jest jakby takim widzem, no, takim, którym teraz już jest, wiesz, ziomeczkiem, ale był widzem jeszcze bardzo niedawno. To jest tak, stary, to jest porównanie do tego, jak ja, czekaj, Big Boss jeszcze z dolarkiem,